Witam was bardzo serdecznie, Disciples 2, Bunt Elfów i mapa od Welesza, Dłonie Lodowca, 60. dzień rozgrywki Hordami Nieumarłych. A zaczniemy sobie rozgrywkę od postawienia krematorium, bo Champion Szkieletów szybciej nam awansuje. I przypominam o linkach w opisie do GL Wrapera, który przyspieszy gierkę. Oraz do map od Welesza, jak również moich, które stworzyłem do Buntu Elfów oraz moda Dziejen Eventar. Dobra, tutaj teraz sobie polecimy tak. Tam będzie gór w środku. No i może sztandar się zmieni. No, proszę bardzo. Może uda się gula pozbyć? Nie, no oczywiście, gdzie tam? Po co? Na co? No i teraz popisz się odcieniu czymś pozytywnym. O, tak to można. Tak to ja rozumiem. Tu odporność na oręż, tu na śmierć, no. Sama przyjemność takiej walki. No i teraz potrzebuję pozbyć się tej wiedźmy, która jeszcze raz oczywiście zaatakuje. No bo przecież po co trafiać, nie? No, dostawać po mordzie to lubi odcień chyba. Boże. To ja ci daję sztandar, a ty dalej sobie grasz w kulki. 300 i sztandar szybkości, okej. Okay. Nie wiem, czy będę chciał z niego korzystać, ale sprzeda się pewnie. No, tutaj większość jednostek to lepsza opcja dla jakiegoś ducha zablokowanego. Dobra, ty się wracaj do miasta. A ty zajmuj zasoby. Pewnie i tak zaraz dostanę jakimiś zaklęciami. Grzywa zbroja wleci, no to już jest po rózgowiczce. Także i tak chyba trzeba zrobić kolejną. Najpierw trzeba manę runiczną tutaj zdobyć znowu, z powrotem. Czy w sumie to pierwszy raz ją będę miał. No i dobra, póki tam druidkę ma, tym mędrcem, to muszę uważać jeszcze. Moją liszą królową. Okej, okay, to już idą gniewy Boże. A, no i dowódca wyszedł z huklimanami. Dobra, to jeszcze się tam porobi. A ty, chłopczyku? O kurde, teraz będzie problem z tym, bo jak się do tego dobrać teraz? Zniszczenie smoka znowu. Jakieś kolejne zaklęcia. No dobra, tutaj pewnie dostanę znowu po ryju. On się znowu wróci. Kurde, jakbym gdzieś tu za blisko stał, to pewnie i tak by do mnie podszedł sam. No dobra, trzeba będzie po prostu zaryzykować. Nic innego tu nie zrobię. I tak będzie mógł obok mnie przejść. Wyleczyć się i jeszcze zaatakować mnie. O, niewykluczone, że tak by to mogło wyglądać. Dobra, to szkieletora przyzwę. Wtedy będzie musiał kółka zataczać. Może się jakoś uda z tej pętli wydostać. Tu mamy jeszcze ruiny, które bym też z chęcią eksplorował. Tu jest lodowy olbrzym. Syreny, ale sobie z nimi powinniśmy dać radę. Dobra, wy się brońcie najpierw. No, chybienie, ale w olbrzyma. Syreny na szczęście zneutralizowane. Czy ze sztandarem, czy bez, to i tak to chybia, i tak. No pięknie. Ja pierdzielę. No i tak się wykańcza jednostki, no. Bo przecież po jaką cholerę trafiać? O, teraz trafił. No teraz to wiesz co, się dupę pocałuj z takim trafianiem.
Wow, czempion szkieletów, jeden żywy, drugi kurde martwy. Gdzie mnie tu, kurde, z tym szprajem gamoni? Szkoda gadać. To nie jest Disciples 1, że takie święte pudła się tu trafiają. To nie powinno mieć miejsca. Dobra, trzeba się wrócić do miasta znowu, kolejny raz. Dobra, to ty. I tak musiałeś to zrobić, więc skrzeszamy twoją armię. Wciul kasy poleci. Kurde, nie starczy ruchu. Ejku. Żegluga. No jak nic, muszę użyć. Zmarnowana tak naprawdę, no bo to nie powinno mieć miejsca. No, ustawiać rózgi nie muszę przy tym, no ale dostać dostanę, tak? Zaklęciem po japie. I co tu wykombinujesz, mędrcze? O właśnie, kółeczko sobie zatoczył. Dobrze poszło. Dobra, tu nie musisz nic ustawiać, po prostu sobie już pójdziesz tędy i tyle. Znowu nie uda się podejść do miasta przecież. Dobra, idź już tędy, nie będę marnował żeglugi. W dalszym ciągu będzie chciał walczyć. No, to musicie pokonać gościa. No i po co? O Jezu. Jak dobrze, że on wybrał tą drugą opcję, w której to dowódca ucieka, a jego jednostki walczą. Myślę, że on by mi to zdmuchnął wszystko, jak świeczki na torcie. No a tak, to już mam już. Już mam już. Już mam armię drugopoziomową, że jest spoko. Właśnie, a ty co ty tutaj możesz jeszcze zrobić? A idź sobie gdzieś tam. Niedługo już nie będę potrzebował usług rózgowiczek. To praktycznie wszystko będzie moje. No ale myślę, że tu jeszcze trochę dowódcami będzie co robić. No i co? Kurde, wskrzeszać, czy tutaj coś kombinować może? Ja bym spróbował wykraść tutaj eliksiru życia, przecież jest tyle. Sprzedam tutaj co należy, to też na śmieci, to się zostawi. O, to w ogóle mi przenieść te przedmioty, tutaj te jednostki były martwe, dobra. Niech sobie będą martwe. Nie potrzebuję ich żywych. I panie złodziej, proszę tu eliksir mi dać. No i już zaraz wyjdę na minus. Wydałem 200, teraz wydam 4. Nie no, dobra. Wziął. Dał radę. Z ochrony przed powietrzem już nie wziął. Ty się tu jeszcze regenerujesz. Masz jakiś przedmiot w ekwipunku? Nie masz. Można było postawić, to by chociaż zachęcał bota, żeby szedł w moją stronę. Dobra, tu tak. Chcę sobie odejść tutaj. Powinno być bezpiecznie. On tam oprócz druidki już nic nie miał. Kurde, rózgowiczka teraz wychodzi. Imperialna gnido, ty tam mnie
nie prześladuj teraz. Dobra. Ty sobie w taki sposób chcesz? Ja manę życia potrzebuję. Do życia przede wszystkim. Czekaj. No. Idź sobie tego swojego wszechpapy. Opowiedz mu, jaki wpierdziel obskoczyłaś. Tutaj sobie stworzę złodzieja i niech idzie w końcu po te zaklęcia. Się w końcu nie ruszyłem chyba Nosferatem. O, tu już się zaczyna. Batalia o zasoby. No i tak sukcesywnie będą mi poruszce jednej zdejmować, o. Czaju moment. Nie no, dopóki będą mieli tak tych dowódców cały czas, zaczną tworzyć rózgowiczki, no i to się będzie tak przekładało. O, pięść broni może w końcu bym wziął. Pięknie. Będzie można tego odcienia troszeczkę zupgrade'ować, bo ślepe to jest jak kret. A, jeszcze mi został ruch. Będą walczyć. No i swoje tu zrobili. Niestety. Jezu. No i gdzie teraz będziesz szedł, ty gałganie, gałganerik? Dobra. Miałeś iść do miasta, nie poszedłem tobą. Zregeneruj się. W zasadzie to chyba mogę już się skupić na ubijaniu neutralnych, no bo... O, teraz jeszcze mi na moją manę runiczną będzie tam skakał. No, tutaj wiadomo, to jest obrońca magicznej wieży, więc no... Tych obrońców by trzeba było się pozbyć. Wszelakich. O, i tutaj troszeczkę poszło z tą regeneracją. Mamy już złoto. Bardzo dobrze. No to proszę, forteca. No i tu zostałoby jeszcze wilkołaka na przykład. Jak będzie dużo kasy, to się zbuduje budynek. I teraz tak. Jak to z doświadczeniem? Dopiero jesteś świeżo wyremontowany. No, swoje trzeba zdobyć, a tutaj już piąty poziom zaraz będzie. Co by to było wziąć później? Moc? Może pancerz? Pancerz by się przydał, bo... W miarę żywotność, aż 5 miksturek mam to na stolicę starczy. No ale jeszcze imperialną, żeby porobić. Parę mikstur też będzie chyba, nie? W tych obydwu sklepach. No tutaj to wiem, że będą, a tutaj? Tak, żeby to jeszcze rozdysponować, żeby obydwie stolice zdobyć, no nie tylko jedną. Tu 6 takich, 3 kory jeszcze. Tu jeszcze jak poulepszam to... Nie no, to będzie elegancko. O kurde, co on tak dużo obrażeń zadał? Ale go pocharatał. Musiał chybić. Dobra, miałem tutaj skoczyć do tej Walkirii. To co? W zasadzie to... Tak. Pierwsza rzecz. Pieśń broni, to będzie chyba mój nieodzowny element. O, teraz to jakoś wygląda. I ta ochrona przed wodą. Ja bym tylko sobie użył. I podejdźmy sobie bliżej. Na wampirach to może nie. No ich tylko tak tu odcień. Plus wojownicy może. Chociaż oni tam mogą w papę dostać. Ale wy się wyleczycie obrażeniami, więc tak sobie to zróbmy. No. I teraz tak. Żeby się to oni mogli wyleczyć, to poczekajcie, bo ja nie wiem, jak to wyjdzie z tym odcieniem, czy on trafi, bo to gwarancji nie ma.
Gwarancja do bramy, później się nie znamy. O, i wy się ładnie wyleczyliście. A my tutaj obiję młotkiem. No ładnie, paraliże weszły, no, ale tak wyleczyliście się, więc to możemy sobie już dowolnie wykończyć, co tam chcemy. No, dobra, jest poziom. Super, przydała się ochrona. Co by nie było. Tutaj co? Tu przed powietrzem by się mogła przydać, ale... No bardziej bym na Hagina jednak musiał uważać. Kurde, no przecież tego Isuela się trzeba pozbyć. Nie ma czasu teraz się wracać. O, teraz można. No co, no muszę podejść w jego stronę, się pofatygować, bo przecież chłop sam do mnie nie przyjdzie. Jeszcze mi czarami zarzuci? Nie. Stanął w miejscu, wryty. Dobra, pancerz. Niech tu będzie. Świadomo, tam będzie wystarczający. Ale jakoś tak wolę. A, to już w końcu jest moje. To idziemy tam. Tylko żebyśmy przypadkiem nie zaszli za daleko. Ej, teraz co? Tak sobie myślę, żeby... Najpierw wykraść eliksiry ochrony przed powietrzem. Sobie zajdziemy na górę. Są trzy sztuki. Ciekawe, ilu złodziei trzeba będzie wysłać, żeby to ostatecznie zabrać. No dobra, dwóch tylko. No to zabieramy. Więcej już nie ma. Znaczy, no w tym sklepie będą. No wojownikom może, kurde, chociaż nie wojownicy, to wampirom może znowu nie będę dawał tych ochron. Dobra, idziemy na górę. Się tego Hagina pozbyć. Na żegludze sobie zalecimy później. Dobra, na razie nie będę tutaj w stanie jakoś za specjalnie przeatakować imperialnych. To tu szybkie leczonko. No i tu wskrzeszonko. No i dobra. A jeszcze złodziej niech sobie spróbuje coś wziąć. Woda czy mi będzie potrzebna? Ogień jeszcze tu jest. Ogień by się mógł przydać, tam będą jednostki Legionu, będzie czerwony smok. To ewentualnie, ale to raczej tam... Ziemia to na jakąś szamankę, coś takiego. Swoją drogą się będzie brało. Kurde, no mnie tu filarami teraz będzie częstował. A zombiak był tam ranny. No właśnie, dlatego teraz mnie atakujesz. Byś się przypadkiem nie posrał. Sam się posrałem, kurde. A pierdziele. I od początku muszę robić kolejną rózgowiczkę, raczej rózgowiczkę, mówię, liszę królową. Nie ma tutaj w ogóle jakiegoś dobrego miejsca. Nie ma dobrego miejsca, z którego mógłbym sobie wystartować. To miasto będzie dobrym miejscem. Tylko że ja potrzebuję najpierw je zdobyć. No, a też mogę przeprowadzić sam tą walkę swoją drogą. Oczywiście odcinek musiał nie trafić.
Bo przecież jak, żeby inaczej? Dobra, no to picie i tyle, no. Zdejmij buty. To jeszcze te dwie walki się jakoś zrobi. Dobra. A, bo oczywiście pieśni broni sobie nie wrzuciłem, nie? Po co? I teraz masz, babo, placek. Sławy trzeba wrzucać. Tutaj teraz będzie z tą szamanką. To jest średnio. Korona przed ziemią, tylko jedna. Kogo by tutaj? To jest pytanie teraz. Komu tą ochronę dać? Szkieletorowi chyba dam. Żeby to w razie czego to pozałatwiał, albo wampirowi. Dobra, wampir, trzymaj to. Za dużo żyćka tutaj to. Głupia cipu. Ja pierdziele, no serio. Wszystkich mi to wystraszy. No to wampir zbierze doświadczenie. Także nie lubię z tą szamanką walczyć. No 231 zarobił. No i teraz można robić tutaj... O, eliksir żelaznej skóry. Chyba dla odcienia tutaj dostaje po mordzie najwięcej. To jakieś kolejne zwoje. Wizja Sybilii, pleśń. No to wykorzystamy sobie tą wizję Sybilii. I dlatego kolegi jeszcze artefakty bym przyniósł. O, serio? Błyskawicą. No i do widzenia. Stworzę sobie królową niszy, to może jakiegoś barbarzyńcę sobie wynajmie. O ile będzie stać, bo ile to... A, niedźwiedź brutalny w ogóle tutaj jest i polarny, i nowicjusz, i barbarzyńca. 850 za takiego. Nie, to ja nowicjusza sobie wezmę. Niedźwiedzia popularnego, on jest taki tani. Kurde. Tani jak barszcz, a dobry jest przecież. No dobra, tylko jeszcze trzeba będzie do tego miasta się tutaj przeprowadzić, to nie no. Zanim to nastąpi, to tu jeszcze poczekamy. To ja raczej pomogę tutaj. Tej królowej liszy, żeby sobie poradziła, to jakiegoś tu dowódcę jeszcze złapę. Się niestety zesrało wszystko wcześniej. Sami mnie zaatakowali. A już powinno być bezpiecznie. Już tak miało być zresztą. Ale niestety. No co? Chytry dwa razy traci. Dobra, jeszcze powinienem zanieść te przedmioty. Sobie rozbuduję, żeby trochę lepsza regeneracja była. O, się tutaj nie zająłem tym złotem. Oczywiście filar musiał wjechać. Za blisko stoję. No dobra, możemy coś tu dalej tworzyć.
Dwa pieski. No i może jeszcze jakiś sztandar na dokładkę. Tu jakaś pieśń broni na przykład. O, proszę bardzo, będzie lepiej. Trafiajcie. Przynajmniej nie zaatakuje. No i co my tu mamy? 170 sztuk złota, eliksir szybkiego srebra. To dla wampirka. No i dobra. Miałem iść na Hagina, a troszeczkę mi się zmieniły priorytety. Już uciekasz tak szybko. A, ładnie. Pięknie tam obydwu od razu rozsmarował. Tak to była szansa, że ucieknął. A jeszcze nie dojdziesz tu, ejku. Ile tej żeglugi mi zostało w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery żeglugi. No dobra. Zobaczę, jak tu jeszcze z doświadczeniem zamaga, troszeczkę tam dostaniemy. Ale to może nawet lepiej, to już od razu na ostatnie tiery wjedziemy i będzie pięknie. Chociaż tu za dużo mi nie brakuje już do widmowego, to trochę szkoda by było. Staj sobie tu, zajmuj to, no i zaraz manę życia, miejmy nadzieję. Dobra, tak, tutaj złodziej kolejny, niech działa, może te ognie niech tutaj piekielne powykrada teraz. To się przyda. Oczywiście nieudanych akcji też, ciąg dalszy musi być. Wyłączyć to wyśrodkowywanie kursora. I to jest do szczęścia niepotrzebne. A to sobie po nagranym odcinku zrobię. A tu samą wiwernę zostawiłem, ojej. Się odważnie dobrał teraz do miasta. Dobra, skoro mam tyle many, to może opracujmy sobie. A tym będziemy przypierniczać w nich. Znowu szamanka. I co, mam tego gildiarza. Zobaczmy, co te klany mają tam w tych swoich norach. 20%, oczywiście nic nie ukradniemy. Mozwitera była tam, był chyba z banów. I klanów by się mógł przydać. No. Szanse, że to wykradnę, to są tak małe, że to lepiej przemilczeć. Daje się tam na pojedynek. Rozubij czachę. Od razu wystraszyła. No to jest menda. Cieszę się zdobytym doświadczeniem. To jest tylko ta twoja chwila. No i 44 inicjatywy, super. Oszukałeś mi tutaj Nosferata. Przy okazji też wyprzedziłeś szamankę. No i pięknie. I tu jeszcze jedna. No zaraz się nią też zajmiemy, złodziejem. To jeszcze jednego tutaj wyślę.
Okej. Dobra, zajmijmy manę życia. I dobra. Niech się tu na razie nacieszy chwilę tym miastem. Może nawet skorzystamy i z niego spróbuję wykraść hymn klanów. O, już akcja żywa zbroja. Ale swoje już zrobiłem, także jest git. Jakie masz życzenie, panie? Ha, bo on tam będzie teraz siedział w mieście. Dobra, chcę to niech siedzi. 15 punktów ruchu jeszcze, to możemy spróbować otruć. Okej. I pojedynek. No kurde, to jeszcze musiała tutaj... Ach, 50 stówka, no muszę tutaj 15 przywalić. No i pięknie. Jest widmowy wojownik. No i tu do arcywampira też dużo nie brakuje. Więc sobie znowu powojujemy na jakichś tam barbarzyńcach, krakenach, niedźwiedziach i dopiero później na Hagina się pójdzie. A ten to kurde jakiś sprytny. Sobie tylko tak stanie w miejscu i czeka na mój ruch. Dobra, zanim to jeszcze tam by to miasto zajął, ale to już teraz Rozgowicza zrobi. Będzie mi tutaj to rozmontowywał wszystko. Trzeba się pośpieszyć. Zresztą on już go chyba zrobi teraz. Nie, nie zrobił. Dobra. Oto jest ten moment, że trzeba zajść do tego miasta. Teraz moi złodzieje. To jest ważna dla was misja. Jakie masz życzenie, panie? Dobra, tędy wszyscy chcecie iść nagle. Z radością. A już pieśni broni nie rzucałem. Nie ma takiej potrzeby. Nawet trafia, o dziwo. No i z tego miasta mogę coś popróbować wykraść. Może to się uda nawet. Wyślę tutaj jeszcze ze dwóch i będziemy próbować. Zawsze to jest jednak 10% szans więcej. No i uciekną. No dobra, niech sobie uciekają. Następnym razem trzeba lepszym czarem przywalić. Albo jakimkolwiek nawet. Przyciecha nawet by wystarczyła, bo 15 tutaj z błyskawicy i 15 moja. Ach kurde, za blisko stałem, tak? Ciebie z tym filarem tutaj. Idź mi stąd, ty dziobaku. Tędy lepiej iść, bo się tu teraz napatoczyło takie dziadostwo. Co chcesz? Jakie masz życzenie, panie? No to oczywiście nie dasz rady tam podejść. Zrozumiałe. A dziobnąć dziobnie niestety. Paraliż, tak.
Za dużo pan wymagasz, to nie koncert życzeń. Biegnie. A, sparaliż. Wszedł. No jest, arcywampir, super. U was jak to wygląda? No to można iść na Hagina. Tylko jeszcze by się przydało trochę podleczyć. Dobra, weź tylko wykradnij ten hymn klanów i już wystarczy. Więcej nie potrzebuję. Moc witara jest tam. O co tu masz? Lodowy filar, uzdrawianie. A, oczywiście tego się nie uda zrobić, no bo przecież po co? To będzie najdroższy czar. Ale to drożej mnie wyniosło to na modzie, jak grałem mapę Zwiastun Zagłady. No i tam to było drogo. Oj, drogo. A jeszcze ze stolicy wykradałem, no to już w ogóle. Dobra, tylko żeby czegoś tu nie zrobił teraz. Możliwe, że zrobi. Nie, filarami mnie tutaj będzie napierdzielał. Średnio mi się to podoba, że on tak robi. Weźcie to zaklęcie, ja będę mógł sobie przyjąć miasto już normalnie. O, pięknie. No to jeszcze to uzdrawianie może. Jak już tu jestem, no to spróbujemy. Pewnie się nie uda, ale dobra, chemikalów jest najważniejszy. Tak jak myślałem, nie udało się. Dobra, lecy wampir, stań z przodu. Jakieś dziadostwa mogą być różne. Dobra, zabezpieczmy to miasto trochę. Sztandar zdrowia. A i tutaj jeszcze trzeba będzie zrobić porządek i zresztą tam kupić zaklęcia. To już nie będziemy się bawić. Wykradanie bez przesady. Już nie ma takiej biedy, że trzeba oszczędzać na budynki ciągle. Co, nie rzuciłem znowu zaklęcia. Ale to nie problem. Tutaj tak sobie zrobimy. Będzie musiał zatoczyć kółko i sobie uciekniesz. Nie wiadomo gdzie. No dobra, już tutaj powykradałem, co miałem wykraść. No, no to skończyłeś karierę, tak. Prawidłowo. Dobra, czas się tu uzdrowić trochę. Jeszcze w tym odcinku bym Hagina chciał zrobić. Byłoby miło. Nie powiem. Taką fajną walkę stoczyć. No jeszcze będzie tutaj z czym wojować, więc... Trochę tu nagram. No, jak wyjdzie jakiś mag od klanów na przykład, to będzie można te kule wykorzystać sobie. Też to się tam zrobi. To tu na razie to... Hilniemy się. Ruch oczywiście nie starczy, nie? No to najpierw tutaj sobie zejdziemy. Zaklęcia jeszcze i tak miałem wziąć, no to pójdziemy tędy. Dobra. Szybka turka. Dobra, zarzućmy sobie zaklęcia. Tyle many. Może chociaż trochę bym skorzystał. I pieśń broni. Lampkę sobie zapalę, bo tak coś tutaj... No, wieczór jest, tak już słabo widać. No i
i sztandar zmienimy. Z radością. Szału jakiegoś nie ma z nimi na razie, no ale... O. Tutaj 30 mógłbym rzucić i 15, ale to... Ale nie jest to aż tak istotne znowu. Zdrowienia się nie udało wziąć od klanu, a szkoda, mogłoby się przydać. O, ty sobie tutaj gdzieś stój. Oni to lubią w takich dziwnych miejscach się ulokować. No. Sztandar zdrowia tylko jeszcze. Jakie jeszcze zaklęcia bym tutaj tak naprawdę potrzebował? No bo na takie jednostki, które tutaj są na mapie, to jeśli już to zgroza, nic więcej. Dobra, co my tu mamy? Ignis Mare, Ignis Browary, Kronos, Moc Witara, Kamienny Tyłek. Dobra, przydadzą się takie rzeczy. Pan Kamienny Przodek. Nie no, tu nie będę na tą ruinę tego używał. Chociaż, no, tutaj by sobie wrzucił hymn klanów. Oczywiście pieśń broni sławy. Nie wiem, czy sztandar by sobie nie zmienić na ten od inicjatywy, którego sprzedałem. Już nie mam go, dobra. Bo myślałem, żeby tutaj odcieniowi jeszcze inicjatywę podnieść. Ale chyba nie będzie trzeba, no bo co to. Jest Medusa, ale to... Rozwalimy to. No to jeszcze arcywampir może tutaj pomóc, chociaż parę punktów życia uzdrowi, tak. Dobre i to. 240 eliksir mocy tytana. To arcywampirowi to dam. Żeby jego nadmiar był naprawdę fajny. Tu wszystkie miasta są bronione. Okej. Okay. Oprócz tego, to tu jeszcze dajemy jakichś wojowników, wiwernę. No i dobra, teraz się przemieścimy do niedźwiedzia i później, żeby w jednej turze Hagina i białego smoka porobić. Żeby tę ochronę przed powietrzem sobie tam wykorzystać. O, oczywiście zapomniałem o trupicielu, tak? No pewnie. Jezus, ten z klanów tu musi gdzieś tam iść, nie wiadomo gdzie. Raz pójdzie tak, raz pójdzie inaczej, to będzie tak się kurde kręcił. Teraz będzie szedł do stolicy. A figę z makiem, nie pójdziesz do stolicy. Teraz sobie radź tutaj. A tam sobie rzucimy tak, piętnachę. Taką z błyskawicy i Nismarę do tego. No. Wykończymy. No chyba, że znowu będzie jakieś chybienie. Jak zwykle. Normalka. Dobra, idziemy na niedźwiedzia. Oczywiście tam swoje zrobi. A nie mam się czym wyleczyć. Sztandar zdrowia tylko. O. Niestety, on i tak będzie w stanie uciekać, no bo Lisza Królowa jest strasznie powolna. Wiecie co? Ja tu zrobię jednak rycerza śmierci. Weź sobie te jednostki. Jak ja widzę, co ta Lisza Królowa robi, jak to robi, to jest po prostu dramat.
Ona jest powolna. Dobra, teraz tak. Rzucamy zaklęcia. Począwszy od siły przez lodową tarczę, moc Witara, ochrony sobie oczywiście użyjemy. Zebrałem je w ogóle. Rzucam czary. Mam te trzy ochrony, to teraz tak, na kogo? Na ciebie. Na odcienia i na wojownika. Ten eliksir siły może bym dał arcywampirowi. Jeden by można użyć. Hymn klanów, oczywiście też pieśń broni. No i żeglugę oczywiście, bo tutaj, żeby na pewno to porobić w jednej turze. Ile tutaj? 2, 4, 6, 8. To 46. Fuu, 40 będzie, tak? To mi wtedy zużyje minus 27, to mi zostanie 13. No i wtedy co? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Nie starczy. No to idziemy tak. Od razu. Trochę osłabiony był, mniej życia ma, ale nadal tego żyćka jest dużo. Dobra robota, odcień. No spoko, że nie trafił akurat. No Sferatu, tutaj wyleczy siebie i czempiona szkieletów, mój arcywampir, pięknie. Ale przydało się mieć tą ochronę, jednak mimo wszystko trochę mniej obrażeń weszło. A wykorzystaliśmy to, co nam scenariusz dał. I ładnie, 426 punktów doświadczenia, jeszcze smoczek na dokładkę. I elegancko będzie, tysiak wpadł. Pierścień wieków. No, to jeszcze inicjatywa się zwiększy, obrażenia naszego Nosferata. Będzie pięknie latał po mapie. Co, broń się może, by tym powietrzem tak nie dostać, o ile w paraliż może nie wejdzie właśnie. Nie wszedł. Poczekaj. No, trochę dostałeś obrażeń. Arcywampirze. Ale ty dasz radę. Z Nosferatem razem. Podleczcie się. Ładnie, on ma tutaj obrażenia zwiększone, to teraz się skutecznie leczy. Dzięki temu. Jeszcze Nosferat, proszę bardzo. Czekaj, czekaj. Tu się uzdrawiaj, no i... Smoczek porobiony. No i jest. Jest drugi widmowy wojownik. Jest szósty poziom dowódcy. Buty żywiołów. Jest, w końcu. W końcu będzie można po tej wodzie chodzić. Jak należy. A nie, kurde, z takimi problemami. Ło. Ale sztuka siury. Z tych przedmiotów. Księga jeszcze do tego. Ale to powietrza to tam. I co jeszcze mam? Wiedzy tajemnej, korzystanie z kul. No nie mam za bardzo ciekawych kul, więc to... To nie będzie się opłacało. A jeszcze tutaj tego jegomościa. No i dobra, to wszystko. Wszystkie zasoby chyba mam na mapie. Może jeszcze tam coś by było do zdobycia. Ekspiarka jeszcze została. Oczywiście się okaże pewnie na koniec, że nie będę chciał z niej korzystać. Nie jest wykluczone. Dobra. Wszystko na dzisiaj. Taki dłuższy odcinek nawet wyszedł. Ale to chyba dobrze. Mistrz Oręża. Bierzemy to. No i dobra. Udało się Hagina zrobić i Białego Smoka.
Fajne tutaj fanty wpadły. Także co? Trzeba będzie przekazać tu rycerzowi śmierć, ale temu. Chociaż się może zamienią rolami teraz. Jeden z drugim. No. Dobra, weź sobie jakieś jednostki. Jakiekolwiek. Ty nie będziesz walczyć, ty masz tylko używać zwojów. No i dobra, pięknie. Zwoje żeglugi się bardzo przydały, dopóki nie miałem butów żywiołów, teraz już nie będą potrzebne, także sobie tutaj poużywaliśmy. Fajnie to wymyślone wszystko zostało przez Welesza. Dobra, dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Trzymajcie się i na razie.